Wielokrotnie na liście największych problemów ekstraklasy pojawia się temat sprowadzania zbyt wielu obcokrajowców, którzy nie podnoszą w żaden sposób jakości rozgrywek. Liczba krajów, z których piłkarze występowali na polskich boiskach, przekroczyła już setkę. W ostatnich dniach dyskusja rozgorzała na nowo po tym, gdy w wyjściowym składzie Krakowi na mecz ze Śląskiem Wrocław pojawił się tylko jeden Polak. Był nim Patryk Zaucha, który wypełniał obowiązek młodzieżowca na boisku. Poza nim zobaczyliśmy 10 piłkarzy z 8 różnych krajów. Gdyby nie przepis o młodzieżowcu, to bardzo możliwe, że doczekalibyśmy się powtórki z wiosny 2006 roku, gdy po raz pierwszy w historii Ekstraklasy na placu gry pojawił się zespół bez polskiego zawodnika w jedenastce. A mowa oczywiście o Pogoni Szczecin. W ubiegłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpiło 190 obcokrajowców, co stanowi 39% wszystkich zawodników. W sezonie 2018-19, ostatnim bez obowiązku gry młodzieżowca, było ich nawet 42%. Historia brazylijskiej Pogoni jest powszechnie znana. Przyjrzyjmy się więc innym drużynom, które w ostatnich latach mocno zaburzały balans pomiędzy polskimi i zagranicznymi piłkarzami. Dzień dobry, Futbol bez cenzury, a dzisiaj zapraszam Was na kontynuację wątku z poprzedniego materiału, mianowicie filmu, w którym mówiliśmy o zmianach w polskim futbolu. A jeśli mowa o zmianach, to nie sposób nie nawiązać do obcokrajowców w Ekstraklasie. Krótka informacja, materiał był przewidziany na 2 tygodnie do tyłu, lecz transfer Leo Messiego całkowicie pokrzyżował plany publikacji, dlatego w dzisiejszym filmie mogą pojawić się określenia typu ostatnia kolejka i wcale nie będę miał na myśli czwartej serii gier PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dziękuję standardowo 10 ostatnim osobom, które pozostawiły subskrypcję na kanale. Nowe zachęcam do zrobienia tego i także nowym osobom cały czas przypominam, że możecie odbierać prezent od sponsora kanału, czyli zakładów bukmacherskich Betfan w wysokości 60 zł freebetu. Link znajdzie się w pierwszej linii opisu. A teraz przechodzimy do meritum. Jednym z przykładów klubów, które ściągały obcokrajowców, jest Zawisza Bydgoszcz. Przez 2 lata gry w Ekstraklasie, 2013-2015, przez klub przewinęło się mnóstwo mniej lub bardziej egzotycznych obcokrajowców. Byli wśród nich głównie Portugalczycy i Brazylijczycy, ale znaleźli się tam także gracze m.in. z Gwinei-Bissau, Republiki Zielonego Przylądka czy nawet Guadeloupe. Kulminacją była jesień 2014 roku, gdy w kadrze bydgoskiego klubu znajdowało się 13 obcokrajowców. W tym przypadku zdecydowanie można stwierdzić, że jakość nie szła w parze z ilością. Z 7 zagranicznych piłkarzy zatrudnionych przed sezonem 2014-2015, aż 5 odeszło już pół roku później. W ich miejsce sprowadzono jednak 5 kolejnych. Tak zbudowany zespół szybko pożegnał się z Ekstraklasą, choć w międzyczasie zdołał sięgnąć też po Puchar Polski. Od pewnego czasu z kadry przesyconej obcokrajowcami słynie Jagiellonia. Obecnie jest ich 11, ale jeszcze 2 lata temu było ich o 5 więcej. W 2012 roku klub z Podlasia wyróżnił się tym, że w jego barwach zagrali piłkarze z aż 4 kontynentów: Europy, Ameryki Południowej, Afryki oraz Azji. Rok wcześniej natomiast proporcje składu Jagiellonii były bardzo niekorzystne dla Polaków, którzy stanowili zaledwie 54% składu. Do mody na piłkarzy z zagranicy szybko dostosowują się również Beniaminkowie. Gdy Zagłębie Sosnowiec wywalczyło awans do Ekstraklasy w 2018 roku, to w składzie miało 7 graczy spoza Polski. Tymczasem podczas 2 okienek transferowych w czasie pobytu w krajowej elicie sprowadziło 11 kolejnych i nie wszyscy zatrudnieni latem
dotrwali do rundy wiosennej, w tym jedyny bohater transferu gotówkowego, Junior Turunariga z 6. ligi niemieckiej. W lutym 2019 roku mecz z Arką Gdynia przeszedł do historii. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie Zagłębia wyszło aż 8 obcokrajowców. W dodatku to nie trzej Polacy byli najliczniejszą nacją w jedenastce ówczesnego Beniaminka. Słowaków było bowiem 4. I tym razem, tak jak w przypadku Zawiszy, międzynarodowe towarzystwo nie uratowało drużyny przed spadkiem. Wydaje się zresztą, że opieranie zespołu na piłkarzach zagranicy stanowi szansę na degradację do pierwszej ligi. Tak było również z Podbeskidziem Bielsko-Biała w 2016 roku, 9 obcokrajowców, i 2021, 12 obcokrajowców, w tym 2 Słowaków i 1 Czech, oraz z Wróg Better Maliką w roku 2018, 15 obcokrajowców i oczywiście Koroną Kielce w 2020, aż 19. W Kielcach także mówiło się o nadmiarze piłkarzy zagranicy. Przez Koronę przewinęli się już gracze z 39 krajów. Wśród nich narodowości tak egzotyczne jak Nowa Zelandia czy Puerto Rico. W kolejnych oknach transferowych w Koronie następowały duże rotacje, ale stały pozostawał fakt, że wciąż zmieniający się obcokrajowcy dominowali w kadrze. Przez ostatnie 3 lata obecności Kielczan w Ekstraklasie sprowadzono 37 zagranicznych piłkarzy, a odeszło ich 30. Spora część z nich przebywała w klubie tylko przez jedną rundę. Co ciekawe, zespół opierano na graczach z zagranicy w czasie, gdy juniorzy Korony zdobywali Mistrzostwa Polski. Efekt taki sam jak w przypadku wcześniej wymienionych klubów. Spadek do pierwszej ligi. W ostatnich latach pod względem liczby obcokrajowców w składzie wyróżnia się wspomniana na wstępie Cracovia. Co ciekawe, w klubie trenerem i wiceprezesem jest Michał Probierz, który wielokrotnie krytykował nadmierne sprowadzanie piłkarzy zagranicznych. Tymczasem w ostatnim sezonie ligowym w Cracovii średnio każdy mecz zaczynało w podstawowej jedenastce ponad 8,5 obcokrajowca. Jest to najwyższa średnia w Ekstraklasie. Rok wcześniej wynosiła ona jedynie 7,86, ale wciąż nie mógł się z tym wynikiem równać żaden inny zespół. W ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław w drużynie Cracovii na boisko oprócz młodzieżowca Patryka Zauchy wyszło 3 Słowaków, Chorwat, Niemiec, Portugalczyk, Holender, Kosowianin, Rumun oraz Czech. Z ławki rezerwowej wszedł jeszcze 2 Rumun, Brazylijczyk i Duńczyk, a w odwodzie pozostali jeszcze Gruzin oraz Bośniak. Obecnie w zespole Pasów jest aż 18 obcokrajowców. Na zarzuty odnośnie znikomej liczby Polaków w Cracovii Michał Probierz odpowiadał: zaczyna mnie to bawić. Ma grać ktoś dobry czy Polacy? Skoro wyjeżdżają coraz młodsi piłkarze, w pierwszej lidze gra bardzo dużo obcokrajowców, to tak musi być. Zachodnie kluby biorą 10 zawodników na zasadzie, że jak jeden wypali, to i tak im się opłaci. Na przedostatnim miejscu przed Cracovią pod względem średniej Polaków w składzie uplasował się w ostatnich 2 latach Lech Poznań. Choć kolejarz ostatnimi czasy znacznie promuje polską młodzież, to robi to w otoczeniu zagranicznych piłkarzy. Choć średnio posiadał 4,73 Polaka na boisku w wyjściowym składzie w sezonie 2020-2021. Wynik zdecydowanie lepszy od Cracovii, jednak niższy od pozostałych ekstraklasowiczów. W składzie Lecha jest obecnie 15 piłkarzy zagranicy. W obu spotkaniach nowego sezonu trener Maciej Skorża desygnował do gry w pierwszym składzie zaledwie 3 Polaków. W sezonie 2020-2021 aż w 6 klubach ekstraklasy procentowy udział obcokrajowców w grze przekroczył 50%. Oprócz wspomnianych Cracovii i Lecha były to Wisła Kraków, Jagiellonia, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Najlepiej pod tym względem wypadła Warta Poznań, dla której obcokrajowcy rozegrali ponad 13% wszystkich minut w rozgrywkach.
Można sobie zadawać pytanie, czy sytuację poprawią tegoroczni beniaminkowie. Wśród nich wyróżnia się bez wątpienia Górnik Łęczna, który w kadrze ma tylko dwóch obcokrajowców. Przy czym jeden z nich, Leandro, ma także polskie obywatelstwo. Bruk Bettermalika i Radomiak dostosowują się natomiast do ligowych realiów i mają po 10 piłkarzy zagranicy. Nieciecza stawia na bardziej tradycyjne kierunki: Czechy, Słowacja, Bałkany. Natomiast kadra Radomiaka prezentuje się zupełnie inaczej. Dominują w niej Brazylijczycy i Portugalczycy, ale znalazło się także miejsce dla piłkarzy z Wenezueli, Niemiec i Demokratycznej Republiki Konga. Także dominująca w ostatnich latach Legia Warszawa mocno stawia na piłkarzy zagranicznych. W tym momencie ma ich aż 13. Wśród nich są tak nietypowe dla Ligi Narodowości jak Uzbek, Azer, Albańczyk czy pierwszy w historii Ekstraklasy reprezentant Mauritiusa. Ostatni sezon, w którym warszawski zespół miał mniej niż 10 obcokrajowców, to 2014-2015. Zagranicznych piłkarzy w naszej lidze wciąż więc przybywa. Rzadko co prawda zdarzają się tak skrajne przypadki jak Krakowi, gdy na placu gry obecny jest tylko jeden Polak. Nie dziwią już natomiast sytuacje, gdy z obu drużyn na boisku nie dałoby się zebrać jednej w całości polskiej jedenastki. Wynika to z faktu, że obcokrajowcy często są po prostu tańsi. Nie tylko można ich sprowadzić za niższą kwotę, ale i nie oczekują tak wysokich zarobków. Także w przypadku młodych piłkarzy paradoksalnie łatwiej o rozeznanie w przypadku obcokrajowców. Mówi o tym Marcin Matuszewski z jednej z agencji menedżerskich. Jeśli chcę przeczesać za pomocą narzędzia typu Instat rozgrywki Under 17 na Słowacji w poszukiwaniu utalentowanych driblerów czy stoperów grających świetnie głową, w zasięgu kilku kliknięć mam kilkaset profili zawodników, u których mogę sprawdzić pocięte i przeanalizowane materiały wideo prezentujące poszczególne aspekty gry, jak również w wypadku niektórych narzędzi ujęcie ich w liczby. W Polsce taką analizą od A do Z objęte są obecnie Ekstraklasa, Pierwsza Liga i Druga Liga, plus wyrywkowe spotkania Centralnej Ligi Juniorów do lat 18 i Trzeciej Ligi. Gdyby polskiemu związkowi piłki nożnej udało się wynegocjować z tym czy innym serwisem tego typu przesunięcie tej granicy nieco niżej, tak by analizowane były wszystkie mecze Trzecich Lig i Centralnych Lig Juniorskich, gwarantuję, że na przestrzeni 2-3 lat mielibyśmy wysyp transferów krajowych talentów z niższych poziomów i hur okrzyków, jak to możliwe, że go wcześniej nie zauważyliśmy. Trudno sprowadzić też do siebie wyróżniającego się młodego Polaka, bo ten szybko przyciąga uwagę skautów z silniejszych, a przede wszystkim bogatszych lig. Tamtejsze kluby nie ponoszą niemal żadnego ryzyka finansowego, gdy płacą za polskich piłkarzy kwoty, które dla rodzimych klubów są praktycznie nieosiągalne. Dziury w składzie przychodzi więc łatać obcokrajowcami. Proszę mi wierzyć, że marzeniem każdego prezesa klubu w Ekstraklasie jest to, aby jak najwięcej polskich piłkarzy składało się na mocną drużynę w jego klubie. Natomiast jest problem na rynku i narasta, jeśli piłkarz jest graczem kreatywnym. Pojawiają się 2-3 oferty z zagranicy, których my jako kluby nie jesteśmy w stanie przebić. Przedstawiał ten problem były prezes Jagiellonii, Cezary Kulesza. Gdy więc dziwimy się, dlaczego polskie kluby sprowadzają przysłowiowe wagony obcokrajowców, to tak naprawdę odpowiedź można zawrzeć w popularnym polskim porzekadle. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zachęcam gorąco do dyskusji pod tym materiałem. Nowe osoby, także zachęcam do subskrybowania kanału, wtedy prawdopodobnie będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Ja wam więcej czasu nie zabieram, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.